Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Podobnie jak w latach poprzednich spotykamy się dzisiaj w miejscowości Rytel podczas imprezy, na której będą wręczane nagrody za uczestnictwo w lotach na międzynarodowym wspólnym gołębniku w Czersku. Widzimy MWG Kaszuby, One Love Trace, tak jak tutaj kolega Sebastian ma plakat przygotowany, już tutaj jest postawiony, są tutaj puchary, które będą wręczane, też widzimy, tak jak na prawdziwej, porządnej wystawie, powiedzmy oddziałowej, okręgowej, mamy klatki z gołębiami, oczywiście one nie podlegają ocenie, tylko będziemy je prezentować. Tak, podległy ocenie. Podległy? Tak. To znaczy kartę im zrobiłeś? No popatrz. Kolega Zdzisław Ladem, ma sędzia międzynarodowe ocenie. O kurde, to nowość. I ale miał swojego gołębia tutaj? Miał. I co najlepszy? W standardzie? Bo przypomnijmy, kolega w standardzie w miejscowości Brno w 2014 roku złoty medal w kategorii chyba standard samice. No, to była europejska wystawa gołębi w Brnie 2014 rok. No to właśnie jak kolegę Zdzisława poprosimy, on nam powie właśnie, ty nie podpowiadaj. Zdzisław, jak tam te gołębie oceniasz? Bardzo ładne gołębie, w dobrej formie, zdrowe, zadbane są. Jak na listopad już praktycznie wszystkie są wypierzone i bardzo ładne w standardzie. I taki, który szczególną twoją uwagę tutaj przykuł? No tutaj Przemysława Krew, bardzo ładny samczyk. Dostał 92,50. Może pokażę go. No właśnie. Ale weź go dobrze. Bardzo ładnie, o. Przepiękne plecy ma. Ładne wiązanie ma. Sam oceniałeś, czy ktoś ci pomagał? Sam oceniałem, bo tutaj nie było 20 głębi, to po co więcej sędziów? Nie, no ale wiesz co, ocena taka bardziej, wiesz, uśredniona będzie na wystawie ogólnopolskiej jednego Sebastian głębia. Sebastian poprawiał. A, Sebastian poprawiał. Ocenia kilku sędziów, nie? Tak, ogólnopolskie tak. Dobrze. Co jeszcze takiego zwróciło twoją uwagę? Bo tu widzę, ten ma 92,50, a tutaj też widzę 91,75. Bardzo wyrównane. Wyrównane. Ten jeden rzeczywiście ma, tak jak patrzę na noty, rzeczywiście ma dużo większą. Tak. To 91,75 ma jeszcze kilka, reszta 91,50. Tutaj u góry są jeszcze karty też. Aha, też karty. 91,75, po prostu nie chcieliśmy już zasłaniać gołębia. Tutaj za chwilę będzie, za chwilę tutaj się rozpocznie tutaj impreza, zobaczmy zgromadzonych gości. Tu nawet przyjechał koledzy z Lipowej, tak? Oddział Lipowa. Lipowa 028? 23, panie Krzysztof. 23, przepraszam, przepraszam. Kolega Krzysztof Mrowiec, to jak się nazywa. Pozdrawiamy tam zarząd oddziału Lipowa, tutaj, Komórka. Tutaj już gościli koledzy z gór, koledzy Sokała, Paweł i Jan Bocheńczak, także tak, dzisiaj też gór też. Mariusz Babiński, o. Tak, Mariusz Murański, o. Roku mistrzem kategorii B, w okręgu Warszawsko-Biała, Paweł Satanik tam. Także tutaj mamy reprezentację, za chwilkę zaczniemy tutaj imprezę. Ale póki co jeszcze Sebastiana tak, jeszcze poprosimy. Jeszcze no można póki co. No pokazaliśmy, ale trzeba powiedzieć jak teraz, pokazać, jakie będą przygody, nagrody tutaj wręczane. Przygotowane są takie tabla. Tylko nie tak blisko. Dobra, z wynikami. Pierwsze miejsce, finał MWG Kaszuby. Sebastian się bardzo postarał, jak co roku te nagrody są takie imponujące, bo widzimy i puchary i porządnie wykonane dyplomy, zdjęcie gołąb, każdy ma wykonane drużyna też. Drużyna na przykład tutaj jest pierwsza, nie? Sebastian, sam te gołębie obrabiasz, powiedz. Tak, oczywiście. Tak. Jak sobie popatrzymy, to jest sprzed 3 lat, gołębie jak wyglądały przez niego obrobione, jak teraz to jest bardzo duży postęp, także gratulujemy i co ważne właśnie, to są takie gołębie, nie są szablonowe, a tak jak na rzeczywiście mówiąc, praktycznie wygląda. Każdemu się to bardziej podoba niż taki puchar, bo tu jest zawsze pamiątka. Pamiątka. Pamiątka i to na ścianie zawiśnie. I tu mamy za właśnie dla Reinharda inny. Reinhard jest dzisiaj? Tak. Od Tadeusza widziałem właśnie, ale Reinharda nie widzę. Prosto właśnie tam o sprawie Mariusza Murańskiego. On był nie w B-klasie, tylko w A-klasie. Zapraszam. Dobrze, także na razie dziękujemy. Za chwilę zaczniemy. Za chwilę uroczystość. Co jeszcze w planie mamy dzisiaj? Wręczanie nagród? To jest tort przygotowany, szampan. Tam tort to wiemy, bo kiedyś ten różowy tort też widzieliśmy, był w Czersku. Pamiętam, spadł mi na mnie, spadł w samochodzie, jak zabrałem resztki, także spokojnie. Dobrze. Jest przygotowany jeszcze ten tort, też tutaj nakręcimy, tutaj jest przekąski. Czyli na razie dziękujemy i będziemy czekać na rozpoczęcie imprezy. Rozkręci. Także rozpoczynamy część oficjalną, czyli wręczenie nagród. Chciałem na początku wszystkich serdecznie przywitać, szczególnie tych, którzy tutaj najdalej mieli. Wiem, że tu jest kolega z Holandii przyjechał, kolega tutaj z gór jest między innymi, ale kolega też i Leszek Rogało tutaj z Olecka. Także szczególnie te osoby tutaj witam, które poświęciły się i tutaj przybyły na tą uroczystość.
Dzisiaj oprócz tutaj wręczenia tych pucharów, nagród, mamy okazję się tu spotkać. Najczęściej jest to kontakt tylko wirtualny, czy tam telefoniczny, że tak powiem, bo Gołębnik też można powiedzieć, że w tej chwili taki wspólny Gołębnik ma charakter wirtualny, bo cały czas wyniki czy coś podglądamy sobie na żywo. No oprócz tutaj rozdania nagród, tutaj możemy podziwiać gołębie, które uczestniczyły w tym sezonie na zawodach na wspólnym Gołębniku albo Wieka Szuby. Tutaj zostały ocenione przez sędziego międzynarodowego, kolegę Zdzisława Lendemana, któremu tutaj serdecznie w tym momencie chciałem podziękować za tą ocenę. No tutaj na poprzednim filmie tutaj wyraził swoje tutaj zadowolenie. Tutaj no jestem usatysfakcjonowany, że tak wysoko tutaj te gołębie ocenił i mówił, że naprawdę wyrównany poziom, jeżeli chodzi nawet o klasę standard. Jeden gołąb szczególnie się tutaj wyróżnił, kolegi tutaj Przemka Krefta, że nawet mógłby rywalizować tutaj, podejrzewam, że tej kategorii na stadionie ogólnopolskiej. Także to taka dodatkowa atrakcja. Jak co roku staram się coś nowego wymyślić. Także no, jeżeli chodzi o sezon 2019, to jak wiecie, no nie należał do łatwych, ale no, te najlepsze gołębie myślę, że się tu przetarły i tutaj zaliczyły. Ostatni lot finałowy, jak wiecie, no, gołębie były wypuszczone praktycznie w idealnych warunkach, lazurowe niebo, powiedzmy do Wałcza, bo tam wcześniej puszczał oddział Wałcz bodajże, to gołębie puścili o 8, no do nich no, 120 km bliżej, zawsze dla tych młodych to jest jednak odległość, tutaj 373 było. No ale myślę, że te gołębie tutaj koledzy też potwierdzili, że to co w oddziałach u nich lata, to i tutaj lata i sobie też radzi na tych długich dystansach. Szczególnie tutaj gołębie się wyróżniły, te które tutaj koledzy też i wyniki robią na w lotach tych długodystansowych. No, trzeba mieć uniwersalne gołębie. No, sprawdziły się też gołębie te, które tutaj koledzy dają już któryś raz z kolei na wspólny gołębnik, już jakieś doświadczenie mają. Niektórzy zaryzykowali, dali pierwszy raz gołębie na wspólny gołębnik, a to nie jest jednak to co w oddziale się lotuje. Także serdecznie tutaj dziękuję w ogóle za powierzenie tych gołębi, za to, że mogłem się nimi opiekować. No tutaj byli hodowcy, mieli gołębie na ostatniej olimpiadzie i to medaliści olimpijscy. Także cieszę się, że tacy hodowcy również mi tutaj ufają i powierzają te gołębie. Także oczywiście dziękuję tutaj wszystkim, którzy pomagali mi przy obsłudze tego gołębnika. Wiadomo, mogę tylko w zasadzie z miejscowych korzystać przy okazji koszowania tych gołębi. Na loty też zawsze były gołębie koszowane komisyjnie. Tym kolegom dziękuję. Dziękuję tutaj lekarzowi weterynarii Ryszardowi Chorążemu z miasta, który też również badał te gołębie, przyjeżdżał. Też mogłem zawsze na niego liczyć. Także tak to pokrótce można podsumować. Jeżeli są tutaj jakieś pytania odnośnie, chcę później może po rozdaniu tutaj nagród chcę porozmawiać na temat regulaminu na przyszły sezon, bo tam trochę jest modyfikacji, planowane jest więcej lotów, no ale mówię, tutaj będziemy w kuluarach myślę rozmawiać po oficjalnym rozdaniu nagród. Także może przystąpimy do rozdawania nagród. Myślę, że tutaj zaczynamy od lotu finałowego. Tutaj pierwsze miejsce zdobył gołąb kolegi Marka i Kacpra Kiedrowicz. Pierwszy raz uczestniczyli w tym roku w zawodach? Dobrze. Drugie miejsce z lotu finałowego zdobył gołąb z półki Mrowiec Hankus. Panie Krzysztofie, oddziały 023. 023 Lipowa. W tym roku to trochę zamazane są te oddziały, bo są gołębie derby między innymi i nie wiadomo z jakiego oddziału, a tu kolega już próbuje swój oddział. Także gołębie z gór, jak wiadomo, co roku tutaj się bardzo dobrze sprawdzają. Bo mają z góry. Tak, z góry.
Trzecie miejsce z tego finału zdobył gąb kolegi Przemka Krefta. To jest ten gąb, to jak wiadomo został najwyżej oceniony przez naszego sędziego o numerze 62-11. Czwarte miejsce z tego lotu zdobył gąb kolegi tutaj Zdzisława Lademana. A jaką notę zdobył w ocenie przez sędziego? Co? Bardzo słabo. Czyli ile? Ile? Bardzo słabo. 89. To jest ten gołąb tutaj. Czyli o korupcji nie możemy mówić. Możemy powiedzieć tylko, że kolega Zdzisław dał pierwszy raz na wspólny gołębnik i trzy gołębie poszły na finał i wszystkie trzy wróciły z finału. Także 100%. Piąte miejsce zdobył gołąb kolegi Gregora Lorkowskiego. No nie ma, tu na razie będę odkładał tych, co nie ma. Szóste miejsce Janusz Mariusz Rozpoch. Gratulacje. Jeszcze dyplom będzie. O, to jest ten. Siódme miejsce z lotu finałowego zdobył gołąb Pawła Orłowskiego. To jest ten gołąb. Pawła dzisiaj nie ma. Przypominam, że w zeszłym roku kolegi Pawła gołąb zajął pierwsze miejsce z lotu finałowego. Szykuje następny sezon. Tak, tak. Ósme miejsce Reichardt i Ina Mul. Trzecia drużyna. Gratulacje. Kolejny gol również kolegi Reichardta i Iny Mul z trzeciej drużyny. Ta drużyna, która rywalizowała tylko sportowo, tutaj nie było rywalizacji o pieniądze, ale o tutaj nagrody rzeczowe, bo nie jest doma to, że tak kolega ma to chyba dość pieniędzy. Gratulacje. I dziesiąte miejsce z tego lotu również gołąb Reichardta i Iny Mul. Kolega Sebastian dba, żeby Reinhardt brzuch rzucił trochę, tak? Że tak raz ten, zamiast za jednym razem trzy od razu wręczyć nagrody, to tak po kolei. Jedenaste miejsce, Leszek Rogało. I również trzynaste miejsce, Leszek Rogało. No to niech od razu weźmie. Gratulacje. Jeszcze pucharki. Dłużej. Moment. 12 miejsce. Zdzisław Lademan. Czternaste miejsce Ewa i Jan Kierdzik. Nie ma tutaj. Piętnaste miejsce Reichardt i Ina Mul. Reichardt. Myślałem, że tyle. Dobra, 16 miejsce JKG Transport. Nie ma tutaj przedstawiciela. 17 miejsce MWG Mazury. Nie ma kolegów tutaj. 18 miejsce Mrowiec Hankus. 19 miejsce Mariusz Chłopecki. 25 miejsce też Mariusz Chłopecki. Mówię, że kuchar będzie. Dwudzieste miejsce Alice. 21 Gregor Lorkowski, drużyna pierwsza. 22 miejsce Arkadiusz i Tomasz Plesiński.
23 miejsce Katarzyna i Andrzej Duda. 24 Leszek Rogało. 26 miejsce Tadeusz Kuźnik. 27 Artur Szefler, Jens Ryze. 28 Janusz Mariusz Rozpłoch, drużyna pierwsza. I 29 Dirk Deber. I 30 miejsce Reichard Tina Mur, piąta drużyna. Teraz lot numer 1 z miejscowości Szczecinek. 90 km do wspólnego Gołębnika. Jak wiadomo, też Gołębie tutaj pojedynczo wracały, nie hurmą. Pierwsze miejsce z tego lotu JKG Transport. Drugie miejsce JKG Transport. Trzecie miejsce Stanisław Mrówka. Czwarte miejsce Przemek Kreft. Piąte miejsce Zbigniew Oleksiak, drużyna pierwsza. I szóste miejsce Przemek Kreft. Nie ma akurat tych hodowców. Lot numer 2 odbył się w miejscowości Połczyn-Zdrój. Tutaj pod kolegi Mariusza Oleksiaka, Chłopeckiego. Z działki chyba, tak? Gołębie tam puszczane. Z jego działki gołębie są puszczane. Zresztą oddziałowe też. Pierwsze miejsce z tego lotu zdobył gołąb Dirka Debera. Tutaj kolega Tadeusz będzie odbierał. Gratulacje. Dziękuję. Mówię moment. Czekasz tutaj, Dirkowi. Drugie miejsce gołąb Marka i Kacpra Kiedrowicz. Brawo. I trzecie miejsce drugie Mazury. Czwarte miejsce Zdzisław Lademan. Ci odległość wydłuża, to głębiej Zdzisława się znajdują. Piąte miejsce Przemek Kreft. I szóste miejsce Sławomir Burek. Kolejny lot odbył się z miejscowości Nowogard, 190 km. Pierwsze miejsce z tego lotu zdobył gołąb kolegi Sławomira Burka. Możemy. Tutaj później weźmy, dobra. Tutaj kolega Kresiński mu odbierze. Drugie miejsce Przemek Kreft. Trzecie miejsce Gregor Lorkowski, drużyna pierwsza. Czwarte miejsce Krzysztof Słomski. Piąte miejsce będzie Zbigniew Oleksiak. Gratulacje, Krzysztof. Dzięki. Pół po co? I szóste miejsce Janusz Mariusz Rozpłoch. Brawo do was. Jeżeli chodzi o najlepsze lotniki, to pierwszy lotnik należy do kolegi Leszka Rogało. Zapraszam. Ty im tu wracasz. Oddział jaki to jest? Też z południa, gdzieś widzę, 016. Polecko. Nocny, koło tam Grajewo, te sprawy, wszystko tam, no, przepraszam. Grajewo jest ciężko. Gratulacje. Dzięki. 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 Drugi lotnik, Reichard Inamul. I trzeci lotnik należy do Mirka Debera. To też zabierze Tadeusz. Tak, możemy, tak?
żeby Dyrk widział. Czwarte miejsce, jeżeli chodzi o letniki, Krzysztof Słomski. Dzięki. Ale też gołąb pochodzi od Leszka Rogały. I piąty lotnik należy do spółki Mrowiec Hankus. Popuść, popuść trochę. Dziękuję. A to mogę dać prezent czy komuś? Gołębiatek. Szóste miejsce, najlepszy lotnik, Reinhard Kinnabull. Siódme miejsce, Zdzisław Pradera. Ósme miejsce, Gregor Lorkowski, drużyna druga. Dziewiąte miejsce również Gregor Lorkowski, drużyna trzecia. I dziesiąte miejsce Mariusz Kopecki. Ostatni lot również był lotem pucharowy. Należało wytypować dwa gołębie i dwa gołębie się liczyły do serii. I najlepszą serię z tego lotu, i to był lot Memoriał Świętej Pamięci Mieczysława Bieska, który przy okazji to tłumaczę, zginął podczas pamiętnej katastrofy w Katowicach, gdzie runął dach na hodowców, między innymi tych, którzy byli akurat w tym momencie podczas wystawy ogólnopolskiej na tej hali. Ja wówczas też, szczerze mówiąc, byłem jak ten dach runął i też wychodziłem jakby spod tych gliszczy. Także tutaj mój kolega akurat, z którym byłem wtedy na tych targach, niestety zginął. I tutaj, żeby tutaj czcić jakby jego pamięć, to tutaj co roku tutaj jest ten lot ostatni ku czci jego pamięci. Pierwsze miejsce i pierwszą serię z tego lotu zdobyły gołębie kolegi Janusza i Mariusza Rospło. Dwa wytypowane i wiesz, musisz dwa dostać też, nie? On akurat miał to szczęście, że nie musiał typować. Drugie miejsce i to tutaj bardzo małą różnicą punktów, czy tamtej prędkości, zdobyły gołębie Leszka Rogało. To są te gołębie tutaj. Populacje. Też oddział Lecko. I trzecie miejsce. Gołębie kolegi Zdzisława Lademana. Mówią, że trenuje i dlatego ma wyniki, a tu się okazuje, że... Bez trenowania. Bez trenowania. To znaczy, ty nie trenowałeś tego gołębie, tak? Znaczy trenowane, ale nie tak jak, że tam dwa razy dziennie, czy... Także też pokazały... Te, co przy nami odpoczęły, nie? Także czwartą serię z tego lotu zdobyły gołębie kolegi Mariusza Kopeckiego. Myślisz? On już tam leży. I piątą serię z tego lotu zdobyły gołębie Christiana Sachse. Tutaj kolega Tadeusz Szafierze. Powiem mu. Już tam film wiem, że był nagrany, wysłany. Się cieszył. Tak. Tutaj. Kolejna klasyfikacja to jest mistrzostwo tradycyjne wspólnego gołębnika, tak zwane co lot dwa gołębie tutaj jakby punktowały do drużyny z 40%. Chciałem konkurs zdobyć. Tutaj pierwsze miejsce zdobyły gołębie. Pierwsze miejsce zdobył Reinhard Kinnabull, drużyna druga. To są te gołębie, które zapunktowały z tego ostatniego lotu.
Drugie miejsce Reinhard Hinamul, drużyna trzecia. Reinhard szaleje. I trzecie miejsce Leszek Rogało. I nieczoło pewnie jak jeszcze go był jeszcze jeden dłuższy lot, to pewnie nie by wygrał. Tutaj te gołębie punktowały. Czerwony, czerwony gołąb. Czwarte miejsce w tym mistrzowskim tradycyjnym zdobył Przemek Kreft. Piąte MWG Mazury. Szóste Mariusz Chłopecki. Kolega Mariusz jest zdziwiony, że tyle tutaj wygrał. Ale też 5 gołębi. Wróciło z finału. Siódme miejsce Gregor Lorkowski drugi. Ósme miejsce Krzysztof Słomski. Dziewiąte miejsce Zdzisław Lademan. Dziesiąte miejsce JKG Transport. Jedenaste miejsce Gregor Lorkowski 1. Dwunaste miejsce Zbigniew Oleksiak. Trzynaste miejsce Mrowiec Hankus. Cios za cios. Także wręczanie nagród jakby mamy za sobą. Teraz tutaj zapraszam wszystkich na szampana. Wypijemy tutaj za zdrowie wszystkich mistrzów. I tutaj wszystkich.